Gdybym miał wymienić tylko jedno pytanie, jedno, które słyszę najczęściej, to z pewnością byłoby to: jaki aparat do filmowania kupić? I w tym filmie pogadamy sobie o tym właśnie, na co zwrócić uwagę, aby wybrać taki aparat, który zapewni Wam możliwie najlepszą jakość obrazu. Cześć, ja nazywam się Igor Podgórski i za pomocą kursów online, szkoleń i warsztatów uczę robić lepsze filmy. Współtworzę Super35, podcast o filmowaniu, do którego link znajdziesz na dole w opisie. A jeżeli interesujesz się filmowaniem, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, aby nie ominął Cię żaden przyszły materiał. A partnerem tego odcinka jest Cyfrowe.pl największy specjalistyczny sklep dla fotografów i filmowców. Nie wyłożę Wam konkretnych modeli aparatów, ponieważ rynek się zmienia, technologia się rozwija i co chwilę wychodzą nowsze, lepsze modele. Natomiast z tego filmu dowiecie się na co zwrócić uwagę, aby osiągać możliwie najlepsze efekty, jeżeli chodzi o jakość produkcyjną obrazu. Więc jeżeli sobie połączycie te wszystkie kropki, o których będę mówił w tym materiale, to potem będziecie w stanie we własnym zakresie wybrać taki model aparatu, który nie dość, że będzie spełniał wasze potrzeby, to jeszcze zapewni wam, tak jak mówiłem chwilę temu, możliwie najwyższą jakość produkcyjną obrazu. Ale zachęcam was wszystkich do tego, abyście wykorzystali sekcję komentarzy i tam właśnie pisali wasze propozycje konkretnych modeli aparatów. I treść tego filmu podzieliłem na trzy moduły. W pierwszym module pogadamy sobie o funkcjach aparatów, które są kluczowe, aby produkować możliwie najlepszą jakość obrazu. W drugim module pogadamy sobie o funkcjach, które są po prostu mile widziane, a w trzecim module pogadamy sobie o funkcjach, które mogłyby być lub po prostu są OK. I zacznę od tego, że dla mnie osobiście najważniejszym elementem specyfikacji każdego aparatu czy kamery jest rozpiętość tonalna matrycy. Więc nie patrzę na klatkarze, nie patrzę na rozdzielczość, tylko zawsze patrzę na rozpiętość tonalną, czyli to, ile stopni rozpiętości tonalnej jest w stanie mi zapewnić dany sprzęt, ponieważ to właśnie rozpiętość tonalna jest tą rzeczą, która nas, twórców, którzy poruszają się na tym rynku niskobudżetowym i średniobudżetowym, przybliża do efektów, jakie osiągają twórcy, którzy po prostu robią filmy wysokobudżetowe, reklamy itd. A dla tych z Was, co nie wiedzą, rozpiętość tonalna to pojęcie, które określa to, ile matryca aparatu lub kamery jednocześnie widzi w najciemniejszych i w najjaśniejszych partiach kadru. Więc jeżeli ta rozpiętość tonalna jest wysoka, to wtedy jakość obrazu w moim odczuciu jest po prostu dużo, dużo wyższa. I żeby osiągnąć możliwie najwyższą rozpiętość tonalną, należy nagrywać w profilu logarytmicznym. I to jest właśnie punkt pierwszy na mojej liście: profil logarytmiczny. Jeżeli będziecie nagrywać w profilach logarytmicznych, to nie dość, że osiągniecie możliwie najwyższą rozpiętość tonalną dla danej matrycy, to jeszcze będziecie nagrywać w szerokich gamutach, co pozwoli Wam zarządzać kolorem, jeżeli chodzi o Wasze filmy. Kolejny punkt na mojej liście to głębia bitowa, czyli to, w ilu kolorach nasz aparat jest w stanie nagrywać. I to jest najważniejsza funkcja zaraz za profilem logarytmicznym, jaka w ogóle tylko istnieje, ponieważ jeżeli nagrywamy tylko w 8 bitach, to nagrywamy w niecałych 17 milionach odcieni kolorów. Natomiast jeżeli nasz aparat jest w stanie nagrywać w 10 bitach, to już tych kolorów jest ponad miliard. Więc jeżeli porównamy sobie 8 bitów do 10 bitów, to różnica jest wręcz kolosalna. I głębia bitowa jest bezpośrednio skorelowana z profilem logarytmicznym. No bo jeżeli nagrywamy w profilu log, to nagrywamy w szerokim gamucie, a sam obrazek jest dość płaski. Więc siłą rzeczy musimy zaingerować w ten obrazek dość dużo, żeby doprowadzić profil LOG do standardu jakim jest REK709. I jeżeli mamy niestety tylko 8 bitów, no to podczas takiej postprodukcji na obrazku zaczynają dość szybko występować różnego rodzaju artefakty, plamy chromatyczne itd. Mówiąc potocznie, obrazek nam się zaczyna rozsypywać. I z tego powodu na poziomie profesjonalnym, czyli takim, kiedy sprzedajemy swoje filmy za pieniądze, raczej nie powinniśmy korzystać z profilu LOG w aparacie, który maksymalnie oferuje 8 bitową głębię kolorów. Ostatni element w pierwszym module to nadpróbkowanie. Są aparaty, które nagrywają w 4K, i są aparaty, które nagrywają w 4K. Ale to nie oznacza, że to 4K równa się temu 4K. I dzieje się tak dlatego, że aparaty to aparaty. Z założenia zostały stworzone do tego, aby robić zdjęcia, więc ich podzespoły nie zawsze są na tyle wydajne, aby odczytać matrycę metodą, która będzie najbardziej korzystna dla jakości obrazu. I metodą odczytu matrycy, która jest najmniej korzystna dla jakości obrazu, jest Line Skipping, czyli pomijanie linii. Jeżeli aparat dla przykładu ma matrycę 8K i tym aparatem chcemy nagrać 4K, to odczyt matrycy działa w taki sposób, że co któraś linia matrycy jest pomijana więc to 8K jest zmniejszane do 4K, ale niestety z pomijaniem co którejś linii, więc jakość wynikowa tego 4K jest, no, mówiąc bardzo delikatnie, przeciętna. Drugą metodą odczytu matrycy, która jest dobra, ale nie jest idealna, jest pixel binning, czyli łączenie pikseli. Jeżeli dla przykładu nasz aparat posiada matrycę 48 megapikseli, czyli 8K i tym aparatem chcemy nagrać 4K, to, jeżeli ten aparat korzysta z metody pixel biningu, to każde 4 piksele łączą się w jeden piksel, więc wynikowo matryca ma 12 megapikseli. I w takiej sytuacji to 4K wygląda już naprawdę dobrze. I ostatnią metodą odczytu matrycy, która jest absolutnie najlepsza, jest oversampling, czyli nadpróbkowanie. I tłumacząc to możliwie najprościej jak się da, jest to po prostu pomniejszenie rozdzielczości matrycy do rozdzielczości wynikowej. Więc jeżeli matryca ma 8K, to jeżeli nagrywamy takim aparatem 4K, to tak naprawdę to 4K to jest 8K tylko pomniejszone co do piksela do 4K. I na przykładzie Canona R5, który ma matrycę 8K, mogę nim nagrywać 4K z pomijaniem linii z 8K lub mogę wybrać tryb HQ, czyli high quality i nagrywać 4K nadpróbkowane z 8K. I to 4K nadpróbkowane z 8K wygląda po prostu niesamowicie. Jest wyraźne, szczegółowe. Ogólnie jakość produkcyjna takiego obrazka jest absolutnie topowa. Więc rozdzielczość wynikowa jest znacznie mniej istotna niż to, w jaki sposób matryca została odczytana, aby właśnie nam wypluć rozdzielczość wynikową. I to był pierwszy moduł, jeżeli chodzi o wybór aparatu do filmowania. Jak widzicie, skupiłem się głównie na jakości produkcyjnej, która dla mnie. Jako dla filmowca jest absolutnie najbardziej istotna. Czyli mamy profil logarytmiczny, głębię bitową i metodę odczytu matrycy. Najlepiej, żeby to było nadpróbkowanie, ewentualnie łączenie pikseli. Drugi moduł, czyli lista rzeczy, które są ważne, ale mile widziane, zacznę od portów, czyli od tego, co i w jaki sposób możemy podłączyć do naszego aparatu. I pierwszym portem na mojej liście jest wyjście HDMI. Czyli, jeżeli chcesz podłączyć monitor zewnętrzny lub rekorder zewnętrzny do swojego aparatu, to oczywiście musisz posiadać taki port. Ale to nie wszystko, ponieważ nie każdy aparat, który ma wyjście HDMI, jest w stanie wysyłać przez to HDMI czysty sygnał. Jeżeli chcesz mieć wyświetlany sam obraz bez interfejsu, bez ikonek, bez ustawień, to koniecznie zwróć uwagę na to, czy dany aparat wypuszcza czysty sygnał HDMI. Drugi port to oczywiście wejście na mikrofon. Jeżeli masz potrzebę, aby nagrywać audio wewnętrznie w aparacie bezpośrednio w pliku wideo, to podczas zakupu aparatu zwróć uwagę na to, czy aparat posiada wejście na mikrofon. Najczęściej jest to mini jack 3,5 mm. W świecie profesjonalnym, audio najczęściej nagrywa się na zewnętrzne rekordery poza aparatem czy poza kamerą, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że wielu z nas nagrywa po prostu swoje audio bezpośrednio w plikach wideo. Mile widziane są również funkcje monitorowania. Jeżeli nie planujesz z jakiegoś powodu podłączać ekranu zewnętrznego do swojego aparatu, to sprawdź, czy taki aparat będzie wspierał Twoją pracę funkcjami monitorowania. Do takich funkcji należą m.in. waveform, focus peaking, false color, zebra, czy na przykład asystent Loga. Dzięki tym funkcjom, patrząc na ekran wbudowany w aparat, będziesz w stanie możliwie rzetelnie ocenić, czy nagrywasz swój obrazek poprawnie. Co jest oczywiście dość istotne, ponieważ nasza praca polega właśnie na nagrywaniu ruchomego obrazu, czyli filmu. Ostatnią mile widzianą funkcją na mojej liście jest nagrywanie jednocześnie na dwie karty. I zaliczyłem tę funkcję do mile widzianych, ponieważ myślę, że potrzeba jest tak. Trochę pół na pół, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was robi reportaże, czyli na przykład relacje z wydarzeń, śluby i tak dalej, więc w takiej sytuacji nagrywanie na dwie karty jednocześnie potrafi uratować cztery litery. Natomiast pewnie druga połowa z Was nagrywa filmy reklamowe, gdzie często jest czas na dubla, często po prostu te duble się robi, jest czas na to, aby zgrywać karty na planie wielokrotnie i tak dalej. Także jednoczesne nagrywanie na dwie karty świetna funkcja, natomiast moim zdaniem nie jest niezbędna, a właśnie mile widziana. No i przechodzimy do ostatniego modułu, w którym znajdują się funkcje, które mogą dla niektórych z Was okazać się kontrowersyjne. Ale kontrowersyjne w tym sensie, że pewnie część z Was uzna, że powinny znaleźć się w module pierwszym lub w drugim. Ponieważ przypomnę, że moduł trzeci dotyczy funkcji, które są ok, ale nie są niezbędne. Ale ja też chciałbym przypomnieć, że ten materiał dotyczy najlepszych aparatów do filmowania w kontekście jakości produkcyjnej. A te rzeczy nie wpływają w sposób bezpośredni na jakość produkcyjną. No i pierwsza funkcja to autofokus. Jeżeli autofokus działa dobrze i przede wszystkim można mu ufać, co jest dość istotne, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z niego korzystać, ponieważ autofokus przyspiesza i przede wszystkim ułatwia pracę. Natomiast bez autofokusa można żyć. I tu postawię kropkę. I ostatnia rzecz na mojej liście, która nie jest funkcją, ale jest elementem specyfikacji aparatu, to wielkość matrycy. I celowo wielkość matrycy zostawiłem na sam koniec tego materiału, ponieważ osobiście uważam, że dzisiaj, jak i w przyszłości, wielkość matrycy będzie miała znacznie mniejsze znaczenie niż to, co ta matryca potrafi i co potrafi sprzęt, w którym ta matryca się znajduje. I to by było na tyle. A ty, skoro nadal to oglądasz, to najprawdopodobniej interesujesz się filmowaniem. A jeżeli tak, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału i do subskrypcji mojego podcastu, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. A my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!